pa! Miłego dnia! A żebyście wiedzieli? Hej, Hagiwagi! Cześć! Zaraz! Jasmine jeszcze nie jest gotowa? Uhu! Czyli ja muszę się nią zająć? Powodzenia! Wygląda na to, że zostałem z tym sam! Do roboty! O-o! Siedź grzecznie! Tylko się nie ruszaj, okej? No i po krzyku! Uuu, kitki! Podoba mi się! Może to? Jest całkiem ładne! Dobry wybór! Nawet nie jest tak źle! Wyglądam ślicznie! A ja jestem z siebie całkiem dumny! O, jeszcze buty! Co powiesz na te? Nie! A tak dobrze mi szło! Nudzi mi się! Pobawię się balonikiem! Tato, ten balon jest popsuty! Zaraz! Chyba mam pomysł! Przerobimy nieco te klapki! Przywiążę balon do tego paska, tylko musi być mocno związany. A teraz przyczepię resztę. Użyję różnych kolorów, żeby było ładniej. Wow, wyglądają wspaniale! Jest na nich tyle kolorów. Wyglądają jak przeplecione kwiatami. Cóż za przemiana! Proszę, kochanie. Uuu, ekstra! Możesz mnie już zawsze ubierać, tatku. Nadmuchasz mi? Żaden problem. Chwilunia, dam radę. Spokojnie, dam radę. Mam nadzieję, że wzięłam kredki. Życie jest do bani. Nie mogę tak. Wyglądasz okropnie. Co się stało? Sama zobacz. Chcę z tobą zerwać? To dlatego płaczesz. Musisz rzucić okiem na swój makijaż. Trochę się rozmazał. Jestem wstrętna! Masz po prostu gorszy dzień. Jakby ci tu pomóc? Waciki! Chcesz jednego? Są twoje. Zmyj mi ten makijaż. Mogę spróbować. Mam przyłożyć to do oka. Po jednym waciku, tak? Przynajmniej nie wyglądam już jak panda. Ale brudny. Spójrzmy na moje oczy. Olśniewające, co? Zdradzić ci mały sekret? Macie takie koszulki? Odetnijcie pasek. Następnie otwórzcie go w ten sposób. I ułóżcie wzdłuż waciki. Wyciśnijcie kilka pompek płynu do demakijażu. Na każdy wacik zakryjcie folią, weźcie papier pergaminowy i włóżcie do niego waciki. Za pomocą prostownicy zgrzejcie folię w kilku miejscach. Ostatni krok. Zdejmijcie papier i zobaczcie, co wam wyszło. Przenośny zestaw do demakijażu. Ekstra! Ale jesteś pomysłowa! Zostawię sobie trochę na później. Powinienem grać w reklamach szamponów. Bajeczna woda. I znalazłem muszelkę. Wiem! To będzie świetny prezent. Zamienię ją w coś wyjątkowego. Najpierw pomalujcie na błękitno. Nie pomińcie ani kawałeczka. Niech farba wyschnie. Teraz przyda się złoto. Namalujcie mały pasek wokół muszelki. O tak.
Weźcie drucik i zegnijcie go szczypcami. Zróbcie małą pętelkę na druciku. Wywierćcie dziurkę w muszelce i przewleczcie drucik. Dodajcie też ozdobny koralik. Potem zegnijcie drut szczypcami. Nie chcemy, żeby koralik spadł. Teraz owińcie drugi drut dookoła muszelki. Kilka razy. Uzyskacie coś takiego. Kiedy skończycie, schowajcie drucik za muszelką. Potem dodajcie łańcuszek. Teraz zawsze będziecie mieć przy sobie cząstkę oceanu. Hej, mogę się dosiąść? Jak się masz? O, cześć. Zauważyłem cię z daleka. Chciałem ci to podarować. Serio? To dla mnie? Będzie ci pasował. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Jest śliczny. Może później gdzieś wyskoczymy? Moglibyśmy coś zjeść? Świetny pomysł. Nie mogę się doczekać. Co? To mój naszyjnik? Skąd go masz? Muszę już iść! Faceci! O, szłam w tę stronę. Wow, to chyba nieprawdziwe serce. Stresuję się na widok zastawek. Uch, czy ja połknęłam Tipsa? Uniknęłam śmierci. Te pazury są niebezpieczne. Jejku, wszystkie tak wyglądają. Obrzydliwe. Nie mogę się w nich pokazać. Co się dzieje? Przecież widzę. Bo wiesz, mam mały problem z Tipsami. Oj. Ale spokojnie, naprawimy to. Nie patrzy się. Przywitaj swojego wybawcę. Korektor? W sumie to czemu nie? To lakier! Sprytne! Zamaluję te paskudstwa. Od razu lepiej. Ekstra pomysł, dzięki. Wystarczy, że wylejecie korektor do miseczki. Gdy butelka jest zupełnie pusta, włóżcie do niej mały lejek. Weźcie ulubiony lakier i wlejcie go do środka. Może to chwilę potrwać. Wyjmijcie lejek i zakręćcie buteleczkę. To najłatwiejszy hack ever! Patrzcie na te paznokcie! Zajmę się teraz drugą ręką. Madison? Mam nadzieję, że to nie lakier. To szkoła, a nie salon piękności. Mogłam bardziej uważać, ale to tylko korektor. No dobrze. Wracamy do zastawki aorty. Wielkie dzięki. Tary, to był mega program. A mieli tam takie srogie tatuaże? Co? Wow! Wow! Stary, ja też taki chcę. David zaczyna mi się podobać. Cześć. Mogę dotknąć? Au. Bolało? Nie, ani trochę. Jak to strasznie boli! Co mi pan robi? Aha. Jeszcze pan nie zaczął, tak? Ups. Gotów? Chyba tak. O nie. Teraz się zaczęło! Nie? Jakiś ty dzielny. Też chcę mieć tatuaż. Zrobię sobie zmywalny. Popatrz na to. To dobre dla bab. Nie to, co mój. Oj. I co teraz? Wiem, jak mu zaimponować. Widzisz to? Mogę tym szybko obracać. To nie działa. Jak zaciekawić Davida? Już wiem. Hej, w tym mi bardziej do twarzy, prawda? Czy ja wiem? Beznadzieja. Chwileczkę. Chyba wiem, co zrobić.
Weź spinacz biurowy i odetnij koniec. Będziesz mieć kilka zagiętych drucików. Wystarczą 4. O, twoje kolczyki są mega. I masz ich całą masę. A ja mam tylko jeden tatuaż. Umówimy się? Chyba sobie żartujesz. I dobrze. To jest wspaniała, prawda? Rozejrzyjmy się. O, zobacz ile tu arcydzieł. Piękne. Zwiedzajmy dalej. Co my tu mamy? Małe popiersie. Wiecie co? To mnie natchnęło. Wezmę się do pracy. Pudło na odlewy gotowe. Wleję masę do środka. O, rety, jaka mokra. Lepiej zamknę oczy. Zaraz, zaraz. Wciśnijmy pauzę. Najpierw coś przegryzę. Te chipsy są w sam raz. Tak! O tak! Rozwalam ten poziom. Znajdzie się miejsce dla mnie? O, wolne siedzenie. Wcisnę się między nich. Uff, w końcu. Myślałam, że tu nie dotrę. Wszystko gotowe i można zaczynać. Muszę się rozciągnąć i przygotować. Ach, świetnie. Jazda! Przejdę ten poziom i pobiję rekord prędkości. Co? Strzelasz we mnie? Nie ma mowy. Giń! Au, co to ma być? Co się dzieje? O kurczę, nie udało się pobić rekordu. Och, co? Moja klawiatura. Co się stało? Wszędzie leżą klawisze. Zniszczyłam ją. Uff, co z tą literą W? To koniec. Wyrzucę ją. Muszę coś zrobić, żeby to naprawić. Całość zaleję żywicą. Tylko nie za dużo, bo wtedy nici z klawiatury. Proszę, wszystko zalałam. Klawisze stwardniały. Teraz mogę je wyjąć. O, jakie urocze. Mogę je zamontować na klawiaturze zamiast klawiszy. W porządku. Całkiem nieźle. Mam nową klawiaturę. Pora wrócić do gry. Rozciągnę się. Jazda! Dalej, dasz radę. Postaraj się szybciej. Zaraz. Wow, udało się. Pobiłam rekord. Ta kolejka to się kiedyś skończy? Co one wszystkie tam robią? O, do męskiej nie ma kolejki. No zobacz. Czy ktoś się pogniewa? Zamienię ją w drugą damską toaletę. Domaluję ludzikowi spódniczkę. Nikt się nie zorientuje. I co? Wygląda wiarygodnie. Zwłaszcza z kucykami. Wchodzimy. Nie wracaj tu. Naiwniak. O, wolne. Zaraz. To damska toaleta? Myślałem, że dziewczyn jest tam. I gdzie mam niby pójść? O, od razu lepiej, tak? O, mam świetny makijaż. Wypadałoby się przebrać. Co na siebie włożyć? Mam aż tyle ciuchów? To jest ładne. Ale niedawno to nosiłam. Nic mi się nie podoba. Została ta koszulka. Mało wyszukana. Ale może być. Wygląda nieźle. No bez jaj. Nie! Co tu się dzieje? Masakra. Sam zobacz. Oto tyle krzyku? Zaraz. Wiem. Daj piankę do golenia. Wywabię nią plamę. Nałożę ją na plamę z kosmetyków. I wetrę szczoteczką do zębów. Muszę porządnie wyszorować. Potem przetrę wilgotną szmatką i po plamie. O, już ta godzina? Lepiej się pospieszę. Pianka mi się skończyła. O, to przeze mnie? Ejwa. Uch, ale jestem zmęczony. Muszę się porządnie wyspać. O, prawie bym zapomniał. Moja opaska na oczy. Dobranoc. A nie, chwila. Muszę nastawić budzik. Ale nie za wcześnie. Nie lubię poranków. Ach, nareszcie. Jeszcze mój Hagiwagi. O, jaki milusi. Ach, nie mogę spać. Jestem głodny. O, pora zajrzeć do lodówki. Już wiem, co mogę zjeść.
Ciasteczka i mleko. Najlepsza przekąska przed snem. Dobra, mogę iść spać. Ups! Co? Co się stało? Chyba łóżko się złamało. No i nici ze spania. I co ja teraz zrobię? He? A one skąd się tu wzięły? Chwila! Chyba znalazłem rozwiązanie. Wezmę tylko swoją pościel. Wypełnię ją balonami. I zrobię sobie dmuchany materac. Jeszcze kilka i powinno wystarczyć. Wow! Teraz na pewno się wyśpię. Ale mięciutko. Karaluchy pod poduchy. Hej, ale czad! Świetnie! Należą jej się brawa! Dobra, posmarujmy się kremem przeciwsłonecznym. Wystarczy, Baniek! Teraz pobawię się arbuzem. Jaki mięciutki! Świetny! Hej, zaraz, zaraz! Tam stoi pusta donica! Zasadzę swojego arbuza w tej ziemi! No i proszę, teraz poczekam, aż wyrośnie. Tak, ale szybko wyrósł. To przegenialny pomysł. Jedziemy. Okej, arbuzie, wyrośnij mi ładne drzewko. Dalej, zacznij rosnąć. Co Sunny robi z tą donicą? Nieważne. Arbuzie, czemu nie rośniesz? Co? O nie, jest smutna. Muszę ją jakoś pocieszyć. Ułożę kilka warstw modeliny. Położę też taką czerwoną kuleczkę. I wszystko razem zwinę. Teraz tym narzędziem pokroję modelinę. Ale ostrożnie, nie chcę jej zgnieść. Proszę bardzo, cięcia zrobione. Przyda mi się plasterek ze środka. Wezmę swoje narzędzie do modeliny. Przetnę kółko na pół. Teraz odłożę ten mały kawałek. Ukroję następny kawałek, jak pizza. Idzie całkiem nieźle. Może być. Teraz polakieruję ten kawałek. Świetnie, ale arbuz nie ma ziarenek. Dodam czarne koraliki. Będą w sam raz. Nasionka nie wystarczą. To będzie wesoły arbuz. Proszę, oto uśmiechnięta buźka. Jaka słodka. Sunny, mam coś dla ciebie. O, naszyjnik z arbuzem i pasująca para kolczyków. Jakie śliczne. Podobają mi się. Dziękuję. Ależ nie ma za co. Nie lubię, jak się smucisz. Zamiast tego zasieję to. O, zajmę ten leżak. Rozpakuję się i zacznę opalać. Co ty masz na sobie? Poważnie? Musisz małpować mój styl? Pierwsza to kupiłam, przecież wiesz. Nieważne, nie zepsujesz mi nastroju. O, jak przyjemnie. Cieplusieńko. No nie. Jesteś okropna. O, cześć. Kto to? Robi się ciekawie. Zaraz. Annie? Ale to ja go zauważyłam. Dość. Co ona robi? Nie! Pora się pokazać. Czemu chodzi w zwolnionym tempie? Że niby wiatr we włosach zawsze działa. Hę? Czemu na mnie patrzy? To się jeszcze nie wydarzyło. No cześć, co tam? Wiedziałam, to nie jest śmieszne. Patrz i ucz się. Tak to się robi. Trochę sobie popływam. Patrzy na mnie? Super. Wow, zawsze działa. Wow. Czemu mi zimno? O nie, mój stanik. Muszę się przykryć. Nie przejmuj się, nikt niczego nie widział. Musisz lepiej wiązać kostium. Zwiąż na plecach i przełóż opaski do przodu. Potem je przywiąż. Upewnij się, że supeł jest solidny. A potem ukryj paski. Wielkie dzięki. Siasi? Znacznie lepiej. Super. Masz ochotę coś zjeść? Świetnie wyglądacie. Mogę dołączyć?
Fuj, nie. I tak bym nie poszedł. Nie wierzę. Co nie? Normalnie byłam w szoku. Co tak długo? A to jeszcze nic, słuchaj tego. O, chodzi o Kevina. Nie zgadniesz, co on zrobił. Dość tego, idę stąd. O, sporo tych balonów. Przydałyby mi się. Spróbować zawsze warto. Przygotuję sobie balon tutaj. I do tego mój ulubiony lakier do paznokci. Uwielbiam ten kolor. Nałożę go trochę na pędzelek. A teraz pomaluję nim balon. Zrobię taką kreskę. I to samo z innymi kolorami. Teraz rozmażę lakier i narysuję na nim zygzak. Kolory się przez to połączą. Teraz delikatnie zamoczę paznokieć w lakierze. Muszę tylko uważać, by nie przebić balonu. Lakier nakłada się sam. Właśnie o to mi chodziło. Wow, wyglądają super. Powinnam to robić zawodowo. Nie muszę już iść do kosmetyczki. I co wy na to? Ale widziałaś, co on miał na sobie? Matko? O, jak to zrobiłaś? O, zrób mi też takie. Ile za nie chcesz? Bierz wszystko, co mam. Muszę zobaczyć, jak ona to robi. Głupie balony. Zobaczmy. To jest dobre miejsce. Idealne. Dzień dobry. O co chodzi? O, klientka. Kupi pani czasopismo? Nie. W tym jest bardzo ciekawy artykuł o... Nie! Jest mnóstwo zdjęć, jeśli to panią trafi. Mam telefon. Po co mi czasopismo? Aha, czyli pani nie kupi. Dziwna jakaś. Auć! Teraz wszędzie mam piasek. Nawet w ustach. Dobrze, że nikt nie widział. A? Sandał mi się zepsuł. No super. Już się nie nadaje. Nieważne, kupię nowe. Auć, auciu. Jaki gorący piasek. Udam, że sobie tańczę. To wcale nie dziwne. Parzy mnie w stopy. Ała, czemu ta plaża mnie nie znosi? Nie mogę iść po piasku. Co ja teraz zrobię? No świetnie, wróciła. Gorzej być nie może. Zaraz. Poproszę to. Ej! No dobrze, zapłacę. Interesy z panią to czysta przyjemność. Tego właśnie potrzebuję. Użyję tych czasopism jako sandały. Przykleję je taśmą do stóp. Na pewno będą się trzymać. Nie są modne, ale nie szkodzi. Pora się poopalać. Tak jest. Jestem boska. Ona wie, że to służy do czytania? W sumie to mam pomysł na nowy produkt. Zabieram się za robotę. Idealnie. Liam, jedzenie gotowe. Wiem, jak lubisz pomarańcze. Nie! Najpierw umyj rączki. Znasz zasady? Przecież są czyste. Hej! Ręce, zlew. Dobrze. To bez sensu. Ale skoro tego chcę, to trudno. Porządnie namydlę ręce. Ło! Ale to śliskie. Hej! Nie mogę go złapać. Nie! Och, mam tego dość. Czyste, widzisz? Jestem głodny. Poczekaj tu. Pora na siusiu. O nie! Liam! He? Czego znowu chcę? Prawie upadłam na głowę. Mydło? Czemu jest na podłodze? Samo raczej nie wyskoczyło. Nie ruszaj mi się stąd. Chwileczkę. Chyba mam pomysł. Pisak 3D sprawi, że mydło się nie wyślizgnie. Widzicie te szlaczki? Zatrzymają mydło w miejscu. Drukując bezpośrednio na mydle, otrzymamy idealny kształt. Ale to nie koniec. Pokolorujcie obrazek pisakiem. Na
Nasz wybór – jednorożec. Im więcej kolorów, tym ciekawszy obrazek. Wykonujcie ruchy tam i z powrotem. I voilà! Jednorożec gotowy. Zobacz, jaka piękna mydelniczka. Włóż mydło. Pasuje jak ulał. Świetna robota. Mam cię na oku. Fajnie, że znów się przyjaźnimy. Paczka? Dla mnie? Okej. Róża? Dziękuję. Red, mam wielbiciela. To ekscytujące. I jakie romantyczne. Zrób zdjęcie. Uśmiech. Jak wyglądam? Dość tego. Poczekaj, co ty na to? Nie są dobre. Okej, spróbuję jeszcze raz. Zapozuję. Wrodzony talent. Te są lepsze, co? Niezbyt. Cóż, do 3 razy sztuka. O, widziałam to w prasie. Koniec. Może być? Przepraszam, ale nie. Serio? Powinnaś mi za to płacić. Obiektyw mnie kocha. Co ty nie powiesz? Słabo. Okej. Rozumiem. Dość. Oddawaj te kwiaty. Teraz zrób zdjęcie. Madison. Wybacz. Zdjęcie? O. Tylko coś wypróbuję. To dobre miejsce. Do dzieła. W porządku? Zadziałało. Wow. Co za genialny pomysł. Cudowne. Dziękuję. W porządku. Hej, stop! Co jest? Nie wierzę, że muszę ci tłumaczyć. Bez jedzenia. Jasne? Idź sobie. Ale głupia zasada. Dzień doberek. Chciałabym popracować nad opalenizną. Wow! Piękne bikini. Ten staroć? Miła jesteś. Och, zakaz jedzenia. Myślałem, że to zadziała. To mój najlepszy pomysł. Poważnie? To nie tak, jak myślisz. To ja sobie pójdę. Musi być jakiś sposób. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Zdejmę zaworek rurki i wypełnię go cukierkami. Genialne. Spróbujmy. Znowu on. Stop. Musimy przez to jeszcze raz przechodzić. O, sympatyczna jesteś. Dobra, czysto. Możesz iść. Serio? Ekstra! Zadziałało! Och, ale on jest słodki. Czas nacieszyć się tym dniem. Zawsze byłem fanem nurkowania. Ale to pyszne. Cioko. Ojej! Hej! Hej! Kurczę! W ogóle na mnie nie zwraca uwagi. Już wiem. Czerwoną szminkę na bank zauważy. Dobrze. Sprawdźmy. Hej, Jake! Siema. Szkoda, że nie było cię na chemii. Ach. Znów się gapi w telefon. Jak zwrócić jego uwagę? Zaraz, a to co? Co? Chodzi teraz z Betty? Tak być nie może. Chyba mam pomysł. Na bank się uda. Narysuję tu tylko usta. I wypełnię środek. No i super. Gotowe! Dobra jestem! Dziubasek, Jake! Cmok!
Co jest? Co to było? Dziwne. No nic. O, Betty! Hej, misiaczku! Ach, obleśne. Ale zaraz się skończy to pajacowanie. Zająłem ci miejsce! Buźka! Tak, kocham nasze całuski. Zaraz! Co ty masz na szyi? Całowałeś się z kimś innym? Że co? Zdradziłeś mnie! Ojej, ale mi przykro. Nie do wiary! Nie wybaczę ci tego! Ładne te babeczki, prawda, Jake? Przyjrzyj im się dokładnie! Nic nie rozumiem! Betty! Och, Jake, tak mi przykro. No już, czekaj, pomogę ci. Padam na twarz. Przyda mi się urlop. Tada! Jak się podoba? Hej, David! A? Pytam, jak się podoba? Świetnie wyglądasz. Wiem, urocza bluzka. Trzymaj, zjedz jogurt. Dzięki, wygląda nieźle. Tego mi było trzeba. No, prawie zapomniałam. Nie! Trochę ci skapnęło. Przecież widzę. Cały wysiłek na nic. Nie mogę w tym wyjść. Nie martw się, pomogę. Wystarczy soda oczyszczona. No dobra, spróbujmy. Posypię nią plamę i wycisnę sok z cytryny. Ale niedużo. Na koniec odrobina octu. A teraz pocieramy. Poleję plamę płynem do zmywania i wetrę szczoteczką do zębów. Teraz można to wytrzeć. Na koniec suszonko. Suszarka sprawdzi się idealnie. I już gotowe. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Nie pokonasz mnie, David. Jestem za dobra. Ach tak, miałaś po prostu farta. Gramy jeszcze raz. Ewa, spójrz na swoje spodnie. Co? O nie. Plama po trawie. Pięknie. To zadanie w sam raz dla mnie. Zaleję plamę octem. Teraz wetrę szmatką. Czary mary i po plamie ani śladu. Mój bohaterze, gramy dalej. Urocze. Nie wierzę, że minęły już 2 tygodnie. Tak świetnie się bawiliśmy. Chyba się rozpłaczę. Cześć, David. Muszę się napić. Jest bardzo gorąco. Mam coś dla ciebie. Co to? Prezent? Już rocznica? Chciałam zrobić coś wyjątkowego. O, dzięki. Potrzymaj, dobrze? Spoko. To nic wielkiego, ale może ci się spodoba. Świetne! Zawsze o tym marzyłem. Nie zapomniałeś o czymś? Co? Nic nie rozumiem. Dałam ci prezent i... Szlak! Nie wiedziałem, że będą prezenty. Nie mam nic dla Betty. A, racja, ja też coś mam. Zamknij oczy. Uwielbiam niespodzianki. Co teraz? Co teraz? O, już wiem! Potrzebujecie podarunku? Spokojna rozczochrana. Zerwijcie zawleczki z puszek. 3 pomalujcie na różowo. Możecie się ubrudzić. Pozostałe machnijcie na zielono. Zróbcie to dokładnie. Nie zostawcie pustych miejsc. Teraz niech wyschną. Odwróćcie i pomalujcie z drugiej strony. Ułóżcie je i złączcie metalowymi kółkami. Przyczepcie haczyki. Oto oryginalna biżuteria. Okej, możesz już otworzyć oczy. To dla mnie? Podobają ci się? Do twarzy ci w nich. Są wspaniałe. Dzięki. Uff. Pokaż tę puszkę. Czy to... Wow, co za zbieg okoliczności. Jesteś słodki. Myślicie, że zwykły pisak jest fajny? To chyba nie używaliście pisaka 3D. On potrafi zdziałać cuda.
można stworzyć dosłownie wszystko. Wystarczy odrobina fantazji i spora dawka cierpliwości. Wtedy można się zabawić. No to nurkujemy. Sunny, co? Przecież to nie ma sensu. Stój, stój, stój! Nie uciekaj przede mną! Mam cię! Dość tego uciekania. Pora na kąpiel. Żadnych wymówek. Uff, teraz pora na szorowanie. Co? Nie ma jej. Jakim cudem wyszła z wanny? Ach, zwiała mi. Tak, moje potwory. Uwielbiam je. Co ty tu robisz? Chodź ze mną. Uff. Nie, nie chcę się kąpać. Nie cierpię tego. Jesteś straszną paskudą. Tak, jestem paskudą, ale i tak cię wyszoruję. Nie, nie złapiesz mnie. Żadnego szorowania. Matko, zaraz przez ciebie zwariuję. Uhu, kaczuszka świetnie pływa. Jest super. Lubi swoje kaczuszki. No dobra, chyba wiem, jak mogę to wykorzystać. Wezmę dużą szklankę i wleję do środka przezroczystą żywicę. Patrzcie na te wszystkie bąbelki. Jeszcze trochę. W porządku, tyle wystarczy. Teraz dodam odrobinę barwnika. Wystarczy parę kropel. Teraz wszystko wymieszam. Trochę to potrwa, bo żywica jest gęsta. Dobra, koniec z mieszaniem. Teraz wezmę się za gumową kaczuszkę. W porządku, pora na prysznic w żywicy epoksydowej. Poleję kaczuszkę tak, żeby pokryła ją w całości. Jakie gęste! Po polaniu czekamy, aż stwardnieje. Tak, gotowe! Tada! Co ty na to, kochanie? Wow! O, Rety! Patrzy na nie jak w obrazek! W końcu ją... Nie wyszło! Nie strasz mnie tak! Hej, zrób mi zdjęcie! No dobrze. Tak, zrobię różne pozy. Tak, świetnie ci idzie. Jestem w swoim żywiole. Ups! Nie! O, mały włos. Zaraz. Naszyjnik? Telefon? Wiem! Ta sztuczka uchroni wasz telefon przed wodą. Najpierw weźcie sznurek. A potem ozdobny koralik. I nawleczcie go na sznurek. Teraz koralik w innym kolorze. Nawlekajcie, aż zapełnicie sznurek. Potem zawiążcie supeł i podziwiajcie nową bransoletkę. Ale nie odcinajcie nadmiaru. Zawiążcie na niej jeszcze jeden supeł, tak żeby stworzyć pętlę. Odłóżcie bransoletkę na bok. Teraz weźcie swoje etui na telefon. Przewleczcie sznurek przez boczny otwór. Przełóżcie bransoletkę przez pętlę. Sprawdźcie, czy się trzyma. Teraz włóżcie telefon do etui. Urocze, modne i praktyczne. Sprytne, co? Założę na nadgarstek, żeby telefon mi nie spadł. O! Zrobisz mi teraz zdjęcie? O tak, to jest to. Świetne zdjęcie. Co za nudny dzień. Przyszłam się ostrzyc i uczesać. Jasne, z przyjemnością. Proszę usiąść na fotelu. Dobrze, dziękuję. Jaka dziś pogoda? Cały czas upał? Dobrze, czego pani sobie życzy? Proszę lekko podciąć. Same końcówki, chcę mieć zdrowsze włosy. Jasne, jasne. Wedle życzenia szanownej pani. Muszę dopasować wysokość krzesła. Jeszcze troszkę? Odrobinkę? Jeszcze? Dobrze, możemy zaczynać. Ma pani piękne włosy. Widać, że pani o nie dba. Chyba natrafiłem na kołtun. Co się dzieje? Czemu pan przerwał? To nic takiego, spokojnie. Panuję nad sytuacją. Matko, złamałem na niej grzebień. Czemu pan ma taką minę? Nic takiego, tylko wzdęcia. Co ja teraz zrobię? Mój najlepszy grzebień. Już wiem, długopis 3D rozwiąże mój problem. Mam tu rysunek z grzebieniem, odrysuję go. Wypełnię moim ulubionym różowym filamentem. W porządku, na razie nieźle. W porządku, mam pół grzebienia. Teraz rączka. Będzie jasnozielona. Świetny kolor, muszę go częściej używać. Skoro robię nowy grzebień, to niech będzie ładny. Na koniec dodam kwiatki, a jak? W porządku, prawie gotowe. Voilà, nowy grzebień.
O, klientka śpi. Lepiej się pospieszę i dokończę czesanie. Przepraszam, musiałam przysnąć. Jak można pić sok, który nie jest świeżo wyciskany? Ale nuda. Może by tak gdzieś wyjść? Tylko trzeba będzie założyć buty. No dobrze. Halo? Tak, Ava? Nie mam butów. Nie było tak źle. Wybrałem najpiękniejszą parę. Nie. Ech, okej. Ech. Czerwone? Nie. Sandałki? To może Adidasy? Nie. Wybór obuwia nie jest taki prosty. Przynajmniej bluzkę mam fajną. Panienko, to twoja ostatnia para. Przecież nawet nie pada. Proszę, nie zwalniaj mnie. Wypad. Muszę coś wymyślić. Potrafię zrobić buty? Och, tracę zmysły. Ubrałaby je? Nie mam nic więcej. Chyba, że... Fajne te kamyczki. Już wiem. Wypełnijcie luki za pomocą długopisu 3D. To może trochę potrwać. Okej, podeszwa gotowa. Teraz weźcie papierowy kubeczek i przetnijcie go w ten sposób. Przymocujcie go długopisem. Teraz będzie się trzymał. Jeszcze trochę. Kiedy skończycie, wyjmijcie kubeczek. Weźcie wstążeczkę i zwiążcie wszystko razem. Ozdóbcie kokardką. Śliczne. Spodobają jej się. Ava! Mam dla ciebie nową parę. Fajne, prawda? Serio? Oczywiście. Naprawdę? Ojej, nie podobają jej się. Nie mogę stracić pracy. Jesteś pewny? Moje życie jest w jej rękach. Wyluzuj. Założę je. Uff. Są całkiem fajne. Mam nadzieję, że to mój rozmiar. Super. I nikt takich na bank nie ma. Muszę się nimi pochwalić. Ech. Czy wszystko muszę robić sama? Dobry. Do pudełka. To będzie coś pięknego. Ach, samą porę. Cześć, Matthew. Emily. Nie ma co zwlekać. Zaraz, co to? Ona już ma tę zabawkę? Jak to możliwe? Co by jej dać? Może słuchawki? No tak! Ale najpierw coś zrobię. Kask ochronny! No to wskakuję! Ała! Oliwcie! Tak, wciąż się toczę! Deczko karkołomne! Ale sporo pracy przede mną. Ogarniamy warsztat. Uwielbiam dawać prezenty. Najlepsze są od serca. Ten będzie jedyny w swoim rodzaju. Zamaluję białą powierzchnię. Wyszło idealnie. Teraz namaluję buźkę. Dobrze, że mam niebieski filament. To w końcu jej ulubiony kolor. A teraz dodam szczegóły. Świetnie wygląda, co? Jeszcze białe elementy? Są tak samo ważne. Super! Na koniec detale. Już prawie skończyłem. Jaki słodki. Ale jeszcze jedna rzecz. Muszę to odpowiednio umieścić. Jak żywy! Prawda, że świetny? Drugie podejście. Hej!
tylko dla ciebie. Nie wierzę. Pasuje do mojego pluszaka. Gdzie zdobyłeś coś takiego? O, co? Zapomniałabym. Ja też mam coś dla ciebie. Podoba ci się? Okej, tu laski. Kocham cię, przyjacielu. Odwagi, Jared! Dasz radę! Nikt nie patrzy. Oto moja szansa. Pyszny batonik. O nie, wyślizgnął się. No dobra, skaczę. Wow, co to jest? Fuuu, ohyda! Ups. Nie tak szybko. Możesz wejść. Hej! Jest jakiś problem? Żartujesz sobie. Spójrz na znaki. Są wszędzie. Żadnego jedzenia. Myślałem, że to dowcip. Czyli nie mogę wnieść tych pyszności? Cóż, zastanówmy się. Nie! Jesteś wredna! Taka praca. Jeszcze jeden znak nie zaszkodzi. Bez sensu. To tylko przekąski. Chwileczkę. Mam pomysł. Zadzwonię do kogoś. Moment. O, to Jared. Nie ruszaj się. Hej, nie wierzę. Serio? Okej. Chwila. Jeszcze to. Po co? Sok? Strzykawka? Sok? Strzykawka? Już kumam. Dzięki. Ja tylko chcę coś smacznego. Pora na twoje lekarstwo. Zasmakuje ci. Wow! To jest przepyszne! Kolejny zadowolony klient. Pacjent. Muszę lecieć. Dzięki, siostro. To się nazywa dobry lek. Rączki, możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję? Albo użyję koła? Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki. Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co? Spokojnie, nic nie podejrzewa. Proszę się zatrzymać. Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. Uff, a czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz. Och, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uff, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. O, nie chcę się dzielić. W porządku. Hej. Stop. Co jest? Nie wierzę, że muszę ci tłumaczyć. Bez jedzenia. Jasne? Idź sobie. Ale głupia zasada. Dzień doberek. Chciałabym popracować nad opalenizną. Wow. Piękne bikini. Ten staroć. Miła jesteś. Och, zakaz jedzenia. Myślałem, że to zadziała. To mój najlepszy pomysł. Poważnie? To nie tak, jak myślisz. To ja sobie pójdę. Musi być jakiś sposób. Chyba wpadłem na pewien pomysł. Zdejmę zaworek rurki i wypełnię go cukierkami. Genialne. Spróbujmy. Znowu on. Stop.
Musimy przez to jeszcze raz przechodzić. O, sympatyczna jesteś. Dobra, czysto. Możesz iść. Serio? Ekstra! Zadziałało! Och, ale on jest słodki. Czas nacieszyć się tym dniem! Zawsze byłem fanem nurkowania. Ale to pyszne. Przyjąłem. Na razie, mamo. Stop! Ma pani ze sobą jedzenie? Aha, tak myślałem. Żadnego żarcia! Okej, nie zależy mi. Bywaj i więcej się nie odzywaj. Auć, to bolało! O nie! Słodycze! Pomogę! Hej! Witaj, ładne wąsy. Sam je zapuszczałem. Żadnego jedzenia! Och, to nie fair! Sama to pozbieram. Chwileczkę, mam świetny pomysł. Zdejmijcie włosie ze szczotki do włosów, włóżcie do środka cukierki i umieśćcie włosie na swoim miejscu. Oto tajny schowek na cukierki. Muszę mieć ładną fryzurę. Znowu ty? Stop! Kolejny raz przemycasz jedzenie? Nawet bym nie śmiała. Możesz wejść na basen. Dziękuję. Co za dzień. Halo? Co na obiad, mamusiu? Tyle zachodu, żeby móc wnieść trochę cukierków. Na szczęście zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Mam cukierków pod dostatkiem. Meniam. Muszę sobie zrobić manikir. Co to było? O, to mój brzuch. Ale jestem głodna. Pudełko z jedzeniem stoi tuż obok. Szkoda, żeby się zmarnowało. Nikt się nie dowie. Wezmę to. Ups, ktoś idzie. Hej! Chwila! Co? Pokaż to. Ciekawe. Tak jak myślałam. Lizak. Zero jedzenia. Ale ja kocham lizaki. Chwileczkę. Masz na ustach czekoladę? Łamiesz swoje własne zasady. Co? Och, to nieistotne. Spadaj stąd. Okej. Te worki podsunęły mi pomysł. To może zadziałać. Nie ma problemu. Już idę. Pa! To było dziwne. Teraz mogę wrócić do jedzenia. Kocham tę pracę. Co to było? Halo? Jest tu kto? Chyba coś mi się wydawało. Nikt nie podejrzewa. Coś tu jest nie tak. Wow, skąd się to wzięło? Tu chyba stał tylko jeden worek. Ile jedzenia skonfiskowałam? Ach, nieważne. Pyszne. Mogłabym zjeść wszystko naraz. Och, i zjadłam. Gdzie jest reszta słodyczy? Przysięgam, że tu były. Co? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Chwila. To Jared. Och! Jestem geniuszem. Mistrzem kamuflażu. Mam jedzenia pod dostatkiem. O, to jest pyszne. A wy? Jakie przekąski zabieracie na basen? Napiszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco. Rączki, możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję. Albo użyję koła. Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki. Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co?
Spokojnie, nic nie podejrzewa. Proszę się zatrzymać. Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. A czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz. Och, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uf, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. O, nie chcę się dzielić. Juhu, zróbmy wspólne zdjęcie. Selfie. Jesteśmy zajęci. Gram w grę. Dalej, koledzy. No już, chodźcie ze mną, tędy. To jest niezłe. Hej, dalej. Co się dzieje? Uśmiech. Wszystkich widać? Stańcie bliżej. Może stanę tutaj. Kucnijcie. Nie widać mnie. To mnie nudzi. Bez sensu. Hej, co z wami? Wracajcie, prawie się udało. O, jakie jasne. Ojej, zapomniałam czegoś. Zostawię tu to lustro. Właśnie tego mi trzeba. Tylko pożyczę. Kochani, wracajcie. Znowu? Trzymaj. Gotowi? Uśmiechnijcie się. Bardzo ładnie. Co za paskudnie nudny dzień. Co to? Jakie ładne kwiatki. Ciekawe. Mamusiu, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. O, co za słodki chłopiec. Tak, świetna myśl. Juhu, biegnę. O, rety, zniszczone. Mamo, mam coś dla ciebie, bo tak wiele dla mnie znaczysz. O, wow, dla ciebie. Wiedz, że mi zależy. Na razie. I po co mi te śmieci? No cóż, zaraz. Może uda mi się coś z tym zrobić. No tak. Masz papierowy pojemnik? Odwróć i postaw na wierzchu kieliszek do góry dnem. Potem wokół brzegu połóż kwiaty. Wybierz dowolne kolory. Potem zalej płynną żywicą. Koniecznie wypełnij całą tę przestrzeń. Spokojnie, niech kwiatki się zanurzą. Potem czekaj, aż stwardnieje. Po usunięciu kieliszka zostanie piękna bransoletka. Jedyna w swoim rodzaju. Można ich zrobić więcej. Mamo, lubisz węże? Spokojnie, to zabawka. Jest tu kto? To można powzdychać. Och, Jake, kocham cię. Nigdy mi się nie znudzisz. O, ktoś idzie. Może to Jake? To on. Okej, muszę się odważyć. Hej, Jen. Zgadnij, co widziałam na TikToku. Jen? Na co się tak patrzysz? A, jeszcze się nie odkochałaś? Może w końcu zagadasz. Ale już. Dasz radę. Hej, Jen. Co tam? Kurczę, totalnie się zacięła. Jeszcze go wystraszy. Muszę interweniować. Będę potrzebować bransoletki. Ups, upuściłam biżuterię. Sorry. Okej, nic się nie stało. Pójdziemy razem do klasy? Pewnie. No i już.
kiedyś mi podziękuje. To miejsce wygląda jak na zdjęciach. Od czego mam zacząć? Nie znoszę wiadomości. Czekaj. Ja? Dobrze. Co się dzieje? Z ostatniej chwili w mieście grasuje złodziej. Uważajcie na swoje rzeczy. Przeskakuje dosłownie wszystko. Radzi sobie z zamkniętymi oknami. Przyłapał go i gonił przypadkowy przechodzień. Niestety nie udało się go ująć. Policja prosi o informację. Wasz dom jest zagrożony. Prety. Strach teraz gdziekolwiek wyjechać. Nie mogę odwołać wakacji. Wszędzie wala się moja biżuteria. Pieniądze też. Chyba że... Dobrze, już wiem co zrobię. Wrócę później. Co za podróż. Zanim się rozpakuję, sprawdzę co się działo. Włamywacz. Jaki on bezczelny. Ładnie to. Szkatułka z biżuterią. Co? Nic poza zwykłą wsówką. Strata czasu. Gdzie się podziały kosztowności? Nic nie ma. To bez sensu. Myśl. Śmieci? Niemożliwe. Gliny! Muszę się stąd wynieść, o nie! Wyszło lepiej niż się spodziewałam. Wystarczyła tylko mała piłka. Popatrz na to. Robi wrażenie? Zamiast oczywistych miejsc, ukryj kosztowności gdzieś indziej. Nikt by tutaj nie zajrzał. To doskonała kryjówka. Wytnij spore koło z kartonu. A po środku wytnij mniejsze. Przyłóż do kleju papierki i inne śmieci. Zakryj całą powierzchnię tektury. Śmiało. Po zakryciu tektury powstanie idealna kryjówka. Chcę spać. Auć! Nie zniosę tego. Mam tak ciężkie powieki. Co za śpiące dziewczę. Kim pani jest? Senną wróżką chrzestną. Zacznijmy od podstaw. Musisz chronić swoją głowę. Zaraz, mam to założyć? Sama nie wiem. Może tak będzie wygodnie. Nie ogarniam, jak się tego używa. A może... Zrób o tak. Otwieram i stawiam na stoliku. To będzie świetne. Dobranoc. O tak. Papasie. Robota skończona. No i proszę. Wszyscy wygodnie siedzą? Co za cudowne chrapanie. W końcu cisza i święty spokój. Udany dzień, ale za dużo kasy wydałam. Było warto. Patrz Betty, to Liam. Cześć Liam. Hej. Betty? O matko. Musisz coś z tym zrobić. Zaraz, nie przebiorę się tutaj. Pomogę ci. Jaja se ze mnie robisz? W życiu. Próbowałam. Na pewno coś wymyślimy. Użyjmy tego pokrowca. Świetny pomysł. Nałożę na siebie i się przebiorę. Tylko szybko. Proszę, potrzymaj to. Czuję się jak magik. Cześć dziewczyny. Miło was widzieć. Wiemy. Macie ochotę na kawę? Pewnie, chodźmy.